Szczur Biurowy TV. Jesteśmy u pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który przyjechał do Polski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, no, przy okazji wizyt w Polsce trzeba się spytać, jaka ta Polska jest? Jaki mamy ustrój w Polsce? No to od razu pan zaczął od bardzo trudnego pytania, które ja sam sobie zadaję to od czasu do czasu i wiadomo, że są różne diagnozy i no, odpowiedź nie jest jednoznaczna, tak? Bo z jednej strony to słyszymy z tej przeciwnej, ze strony naszych przeciwników, którzy mówią, no jak to przecież mamy wolną Polskę, demokracja kwitnie, Polska jest niepodległa, bezpieczna. No i że w zasadzie powinniśmy się cieszyć, bo to jest też dokonanie no, tego pokolenia, do którego ja też należę, a jego najwybitniejsi przedstawiciele rządzą dzisiaj nami. No ale to jest, jak wiemy, zbyt optymistyczna ocena, no bo z drugiej strony dzieją się rzeczy rzeczywiście bardzo niepokojące, takie, które kiedyś wywołałyby bardzo mocną reakcję, nawet tych samych ludzi, którzy dzisiaj rządy Tuska wspierają. Mówię, nie wiem, też o niektórych kolegach socjologach, o dziennikarzach. No więc z jednej strony jest to prawda, że pewne formalne reguły i zasady są zachowane. No, tamta strona może powiedzieć, że odbyły się wolne wybory, mają większość. No, chcecie zmian, wygrajcie wybory. Natomiast z drugiej strony jest jednak tak, że te formalne reguły no, coraz bardziej tracą sens. W demokracjach zachodnich, teraz politologowie zachodni zaniepokojeni trochę sytuacją u siebie, mówią o postdemokracji, że to jest właśnie tego rodzaju system, w którym no, te pewne instytucje przestają odgrywać tę funkcję, tę rolę, spełniać tę funkcję, którą powinny spełniać, na przykład parlamenty. No to zwykle o tym mówią politologowie lewicowi, więc oni zwracają uwagę na rolę rynku, wielkich korporacji, które jakby to, no, tę podstawową zasadę demokracji, a więc jakiś też współudział ludzi w rządzeniu, tak, ludu w rządzeniu, jak oczywiście poprzez reprezentantów, kontrolę rządu, też pewnego typu wolności, ale też właśnie partycypację w pewnych procesach sprawowania władzy, że to jakby zostaje wszystko ograniczone. No ale to są takie nasze, jakbyśmy wyszli z tej diagnozy i zastosowali to do Polski, zastanowili się, jaka jest polska sytuacja, no to tu jest oczywiście nieporównanie gorzej. No mamy do czynienia, no nawet jeżeli weźmiemy tę ostatnią sprawę, no w gruncie rzeczy bezpośrednią polityczną ingerencję w media, rozbicie tygodnika Uważam, że, który był takim, no nie wiem, wielkim sukcesem i w tych takich no, nurtu głównego tygodniku, bo oczywiście mamy tam Gazetę Polską, jest Gazeta Polska Codzienna, jest nasz dziennik, ale To był tygodnik bardzo szeroko czytany i trafiący trochę do innego też czytelnika. Czy taka historia byłaby możliwa w demokracji zachodniej typu no, Niemcy, Francja? No moim zdaniem nie, to znaczy oczywiście mieliśmy skandale jakby w drugą stronę, kiedy prasa nadużywa, tak jak w tym afera z gazetą Murdocha w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj jest tak, że sytuacja, w której ujawnia się nacisk polityczny na medium, no to kończy się to odejściem polityka. Niedawno w Niemczech było tak, że sekretarz generalny CSU usiłował powstrzymać nadawanie pewnego programu w CDF-ie, drugim programie telewizji niemieckiej, no i że jak prezydent Wolf popadł w konflikt z Bild Zeitung, no to też to się przyczyniło w zasadzie do jego upadku. Ja myślę, że nie należy tamtego świata idealizować. Na pewno są wpływy i przypuszczam, że wydawcy również od czasu rozmawiają z politykami. Ale chyba nie przy śmietniku.
ale nie przy śmietniku i nie w nocy. I wtedy, gdyby to zostało ujawnione, no to byłoby to trzęsienie ziemi, prawda? To są rzeczy, jeżeli mają miejsce, no to starannie skrywane. U nas jakby zostało, no, jakby to stało się jasne i nie spowodowało żadnych reperkusji. No, tenże, ten jakiś minister jest nader ministrem, tak. Jakiś bezwstyd tutaj mamy do czynienia z bezwstydem elit. No i to jest właśnie to, o czym tutaj ta cecha też zasadnicza. To znaczy, że nie może być demokracji, kiedy no, te mechanizmy kontroli nie działają, kiedy nie ma, no, podstawową zasadą demokracji jest odpowiedzialność. Tak to po angielsku tam accountability się mówi, prawda? Że są odpowiedzialni przed wyborcą. To jest trochę związane z tym, że część polskich wyborców jakby zrezygnowała, wysyłając taki z tej swojej prerogatywy i mówi po prostu wprost, róbcie co chcecie, tak. I to jest różnica, no jeżeli weźmiemy teraz Polskę Leszka Millera, gdzie jednak wtedy afera Rywina skończyła się, prawda, tą komisją. Co prawda potem wszystko się też rozmyło, bo były trzy raporty, nigdy, no ale przynajmniej Rywin poszedł do więzienia. Afera Starachowicka i tak dalej. No kiedyś jednak to miało jakieś konsekwencje, również konsekwencje polityczne. Teraz mamy dziwną sytuację od paru lat, w której w zasadzie właśnie rządzący mogą posunąć się bardzo daleko, i nawet nie powoduje to zmiany w sondażach poparcia, tak? Jeżeli te sondaże są prawdziwe. Czyli nie działa ten mechanizm podstawowy, no taki, że, no, że właśnie, że obywatele sprawdzają rządzących, a ci muszą się jakby kierować trochę ich wolą. No nie, no mogą całkowicie ignorować, na przykład no tutaj jednak całkowicie bezczelne, no muszę to powiedzieć, ignorowanie woli tych ludzi, którzy chcą mieć telewizję katolicką, tak? Teraz już niezależnie, jakbyśmy tę telewizję oceniali i te osoby, no ale to jest ruch masowy, no jednak 2,5 miliona podpisów. Ci ludzie domagają się przecież nie łaski od Donalda Tuska i od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ona ma być nam służyć, a nie odwrotnie, tak? Ja rozumiem, że są inni Polacy, którzy tego nie chcą oglądać, że tego, no ale tutaj mamy właśnie ponad milionowy protest. Więc to jest znowu taki symptom tego, jak daleko to zaszło. No wreszcie mamy takie próby, no mieliśmy już i mord polityczny, i samopodpalenie się, i śmierć głodową człowieka, który został wyrzucony z swojego mieszkania w Gdańsku. No mieliśmy brutalną akcję, którą pan chyba rejestrował policji. No tego jeszcze nie było, żeby z gumowych kul strzelano do tłumu i na oko nawet laika widać, że, znaczy, że policja jakby prowokowała, tak, bo odgradzała ten tłum i być może były również po stronie demonstrantów jakieś jednostki agresywne, ale zdecydowanie była to prowokacja. No mamy, no, rzecz jednak wstrząsająca, bo no mamy więźnia politycznego, ja mówię o tym panu Staruchowiczu, bo ja teraz rozumiem, że on może jest jakimś bardzo trudnym młodym człowiekiem, rzeczywiście padł konflikt w prawie, jest w areszcie śledczym, no ale przedłużanie co parę miesięcy śledztwa i trzymanie go w więzieniu bez, nie wiem, bez wyroku, bez sądu, no to jest, świadczy o zemście, tak, indywidualnej zemście. No mamy wreszcie te wszystkie rzekomo niezależne instytucje i wystarczy lekka prowokacja dziennikarska, tak jak to, no to jest oczywiście z jednej strony śmieszne i zabawne i pokazujące zresztą kim są taki właśnie sędzia tam, no, sądu, a z drugiej strony no pokazuje, że no, te mechanizmy życia, które są bardzo łatwo je można odsłonić, prawda? Jeden młody dziennikarz, czy nawet doktorant, nie wiem, on jeden, prawda? Potrafi jakby ujawnić cały mechanizm działania z tego systemu, no, który jest takim systemem, ja uważam, że to jest oczywiście już system takiego miękkiego autorytaryzmu. Na dodatek jeszcze jest oparte to na gwałceniu innej podstawowej zasady, mianowicie
nie tylko demonizacji partii opozycyjnej, zniesławania wszystkich ludzi, którzy opozycyjne poglądy mają. No, na przykład mnie ostatnio umieszczono na okładce Polityki obok człowieka, który szarpał dziennikarkę i groził jej. Więc to jest jakby używanie takiej przemocy symbolicznej, tak, wobec krytyków i przeciwników, ich zniesławianie i oczernianie, ale z drugiej strony tutaj jest jeszcze coś więcej. No, mówi się, że partia opozycyjna nie może dojść do władzy, bo nie powinna, bo ona jest partią antysystemową. No to przepraszam, no to co to znaczy, prawda? I kto, to jest całkowicie zresztą odwrócenie tutaj tego porządku, bo to jest oczywiście sugerowanie też na zewnątrz, że to jest jakaś partia skrajna. No i w ten sposób w zasadzie narusza się tę podstawową zasadę demokracji, no, która mówi, że no, to jest tak, że zakładamy, że przy następnych wyborach obecna mniejszość będzie większością i nastąpi zmiana władzy. I też w stosunku do tej partii przecież nie formułuje się żadnych zarzutów w rodzaju przygotowania zbrojnego zamachu stanu i tak dalej, i tak dalej. A głównie ta antysystemowość polega na tym, że ona, a też popierając ją obywatele, domagają się jednej rzeczy, która jest podstawowym obowiązkiem tego rządu i tego premiera, mianowicie, których oni tego obowiązku nie dopełnili, mianowicie wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej, jej przyczyn. I jest to oczywiście żądanie ze wszechmiar słuszne i mieszczące się w ramach demokracji. A raczej te reakcje świadczą o tym, że to no, jakiś panuje tutaj paniczny strach. I on jest prawdopodobnie związany z tym, że ta władza ma świadomość tego, że tych podstawowych obowiązków konstytucyjnych nie dopełniła. Szczególnie oczywiście premier rządu polskiego, pan Donald Tusk. Jeżeli panika, jeżeli oni się, jak pan powiedział, są w panice i w związku z tym jest cała ta, nazwijmy to, no, kampania nienawiści, bo to chyba tak, w ten sposób można nazwać, to jak to się skończy? Bo jak się raz uruchomi coś takiego, to już potem nie można zatrzymać. W zasadzie mechanizmy działają same z siebie. Już się napędziła, rozkręca się to, prawda? Jak można, czy w ogóle jako naród, jako społeczeństwo jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu? Więc to jest oczywiście też tak, że ten rząd musi zachowywać pozory. Więc nieprzypadkowo on się posługuje, na przykład wygodniej jest mieć palikota nie w partii rządzącej, tylko poza nią. On się posługuje takimi jakby zastępczymi narzędziami, tak? Właśnie ma swoją prasę rzekomo niezależną, tak, te media zaprzyjaźnione, które wykonują jakby swoje zadanie, nawet nie musząc być bezpośrednio sterowalne. No. Mamy w tym momencie powtórkę z czego, co znamy z własnego doświadczenia. Mamy partię wiodącą i partię sojusznicze. No tak, tak, tak. Jest, no są te w zasadzie te inne partie już mają też taki charakter no, takich partii, no, sojuszników, to jest partia hegemon, prawda, bo kiedyś mówiono, że to jest system, co prawda demokratyczny, ale opierający się na hegemonii jednej partii, ale mamy coś więcej, mamy nomenklaturę. Mamy całą grupę ludzi, taką nomenklaturę kulturową, tych, którym się tam należy to, że oni zawsze dostaną pieniądze, żeby film zrobić, prawda? Obok tego mamy ludzi prześladowanych, którzy gdzieś tam, mamy nomenklaturę dziennikarską, mamy, to są ci wszyscy, mamy takich ludzi kręcący się wokół polityków. Oni wszyscy, ta nomenklatura była przez pewien czas jakby odsunięta, wypędzona z tych centrów władzy i prestiżu i już nie tak obsypywana orderami, jak sądzi ona, że na to zasługuje. Natomiast to wszystko wróciło, wzmocniło się. Pewnym problemem jest wtedy ten lud, który, nie wiem, gwiżdże, buczy. W związku z tym go trzeba jakoś, przeważnie przywódców, no tak jest tutaj w tym przypadku tych kibiców, prawda? Przywódców wyłapać, tam jakichś internautów przestraszyć.
No więc właśnie, jest to typowy dosyć system taki, tu ktoś powiedział, no totalitarny, niewątpliwie nie jest to totalitaryzm, tak, nie jest to, to jest taka trochę postpolityczna, postmodernistyczny autorytaryzm, prawda? Nowy termin, postmodernistyczny autorytaryzm. Nie wiem, bo trzeba by było jakoś to, jakoś tak mniej więcej zdefiniować, prawda, bo to nie opiera się na bezpośrednio na władzy wojskowej, Berezy jeszcze nie zbudowano. Natomiast, no właśnie, używa się tych środków represji. No i oczywiście jest jednak ta pomoc zewnętrzna. To też nie możemy o tym zapominać. Jakiego rodzaju jest ta pomoc zewnętrzna? Co to jest za pomoc? To podobnie jak te środki represji, to i pomoc jest głównie jednak symboliczna. W tym bardzo, bo to jest bardzo skomplikowany system, gdzie nie widać no tutaj całego tego aparatu represji, który powiedzmy w komunizmie można było je stwierdzić, że on istnieje, no zwłaszcza 13 grudnia zobaczyliśmy wszyscy, znaczy każdy się mógł przekonać, stoją żołnierze przy koksownikach i tak dalej. Pytanie, czy dla Polaków jest jakieś wyjście z tej sytuacji, bo to nie jest najlepsza sytuacja z punktu widzenia narodu, prawda? No szansą są te reguły formalne, no jednak ostatecznie, znaczy nie da się, przynajmniej do tej pory, to nie są rządy, jakby powiem, sprawowane bezpośrednio, no ostatecznie jednak jest ten akt wyborczy. Nie mamy dekretu na ochronie narodu i państwa i kanclerza, który... No właśnie, to znaczy szansą są te reguły formalne, które są utrzymane, no jednak nie można też zdelegalizować największej partii opozycyjnej. Nie można? No na razie nie można, na razie nie można. Właśnie to jest to pytanie o granice. No, na razie trzeba zachowywać te pozory. Gdyby udało się przekonać, w jednym przypadku można by było, no, że są to terroryści i faszyści i że to jest jakby konieczne, no to wtedy tak, tak. No nie można, można spychać tych wszystkich dziennikarzy niewygodnych do jakichś tam nisz, niewygodnych naukowców można napuszczać, prawda? Tłum na kościoły, można zastraszać księży, wszystko to wróciły tutaj te elementy. Natomiast no nie można jednak jakby wyjść tutaj z siłą bezpośrednią. No ciągle tak jest, tak? Znaczy właśnie te środki twarde, użyte. No i ostatecznie jest tak, że no ta przemoc, te środki przemocy są takie, no jednak trochę zależy to od naszej odwagi i od naszej determinacji. To wcale nie jest tak trudno obalić ten rząd. Co trzeba zrobić, żeby go obalić? No, niestety wybory są za tyle, za ile? Za 3 lata, prawda? Za 3 lata przedtem będą wybory prezydenckie, o ile pamiętam. No, Parlament Europejski. I Parlament Europejski. Znaczy odpowiednio zagłosować, a przedtem trzeba chodzić, trzeba demonstrować, trzeba pisać, trzeba krzyczeć, trzeba wskazywać, trzeba monitować. No, ktoś mnie pytał ostatnio w związku z tą petycją do Obamy, czy to ma sens. Tak, ma sens. Trzeba wskazywać, trzeba też jakby nie dać się podzielić, bo to jest tutaj dążenie. Nie kupować tego świństwa, prawda? Nie oglądać, chyba że ze względów zawodowych. No, chyba że w ramach umartwienia. To jest. Rozmawiać, przekonywać, tak? Także może bojkot gospodarczy. Ja zawsze też mówiłem, no powinniśmy wspierać jakieś niezależne inicjatywy, na przykład no ludzie jednak kupują nowy ten dwutygodnik w sieci, który będzie tygodnikiem. Może powinniśmy założyć, nie wiem, Narodowy Fundusz Kultury, opodatkować się. Ja jestem gotowy się tam jakąś częścią swoją opodatkować na cele narodowe, bo też jest ta słabość ekonomiczna tej naszej strony. Wchodzimy w tym momencie w takie kategorie drugiego obiegu całkowitego. No, rząd narodowy, pieczęć narodowa. No tak, na szczęście jeszcze nie rząd emigracyjny. No, zobaczymy. Co jest najważniejsze w życiu? Ja myślę, że najważniejsze w życiu jest to, żeby się czuć przyzwoitym człowiekiem, żeby można powiedzieć, no tak, no, prawda, różne rzeczy, no, nie wszyscy jesteśmy idealni, ale że człowiek ma poczucie sensu tego, co robi, że ostatecznie czasami jest trudno, czasami mogło być łatwiej,
No ale właśnie, jeżeli to myślę, że jest. A do tego, znaczy poczucie, że się żyje z sensem, no to trzeba też mieć rodzinę, to jest też ważne, no właśnie wiarę, wartość. Ale w tym życiu publicznym właśnie takie poczucie, że no tak, że się nawet jeżeli się popełnia błędy, to się nie popełnia z dobrej woli, z przekonaniami, bo się reprezentuje te rzeczy, w które się naprawdę wierzy. Czyli dobro zwycięża. Ostatecznie tak, może nie na tym padole, prawda, ale na tamtym. No są takie czasy, muszę powiedzieć, takie czasy, w których myślę sobie, no ostatecznie życie jest sprawiedliwe, bo tak obserwuję różne kariery, życiorysy i są takie czasy, które napawają mnie trochę pesymizmem, jak patrzę, ale myślę, że no, ja myślę, że na tym jednak opiera się ten sens życia, że mam takie poczucie, no, że ostatecznie dobro zwycięża. I prawda zwycięża. W jakimś takim, jeżeli jakieś mamy poczucie transcendencji, no to jeżeli ten świat o tym nie świadczy, no to poczucie transcendencji daje nam wiarę, że ostatecznie to dobro i prawda zwycięży. Tak? I że ja na przykład nie mam żadnych złudzeń, że ci, którzy stoją w tej sprawie tragedii smoleńskiej, po tej stronie, po której my stoimy, no stoją po stronie prawdy i sprawiedliwości i dobra. Dziękuję bardzo. Byliśmy u pana profesora Krasnodębskiego. Szczerbiorowy TV.